No elo, bardzo często w internecie natknąć się możemy na opinię, iż dzisiejsza muzyka jest beznadziejna, kiedyś to w ogóle robili zarąbistą muzykę, teraz to tego się nie da słuchać, jest to robione na kolanie przez youtuberów, kto to w ogóle słucha, beznadzieja totalna. Ale czy jest tak naprawdę? Sprawdźmy. Ale zanim zaczniemy, moi drodzy, mam dla was bardzo ważną informację, ponieważ błogosławieni ci, którzy uwierzyli, ponieważ w ostatnim odcinku obiecałem wam, że jeżeli wbijemy do końca lutego 650 tysięcy subskrybentów, to będzie coś specjalnego i nam się prawie udało, bo w ciągu 2 dni wbiliśmy 10 tysięcy subów. Jest to bardzo dużo, brakuje nam naprawdę, ale naprawdę niewiele, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, subskrybujcie koniecznie ten guzik. A teraz przejdziemy do tematyki filmu, zapraszam. Tak więc, jak wspomniałem, bardzo często w internecie możemy natknąć się na opinię, że kiedyś muzyka była lepsza. Ale moi drodzy, nie jest to tylko i wyłącznie problem naszych czasów, ponieważ w podobny sposób wypowiadali się nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Wszyscy mówili, że muzyka jest beznadziejna, a kiedyś to była super. Żeby było ciekawie, wcale nie jest to tak, że to tylko gadanie jakichś starszych gości lub hipsterów. Bowiem na to, że muzyka się zmieniła, mamy już kilka dowodów. Przykład z może mniej popularnego w Polsce zespołu Ameryka i ich utworu You Can Do A Magic. Najpierw słyszymy jego pierwotną wersję wydaną na płycie CD gdzieś w latach 80. Widzimy też spektrum fale, czyli to, jak głośny jest utwór. Wszystko wydaje się ok, mamy trochę brzdękania, ale przejdźmy do wersji wydanej kilkanaście lat później. Już nawet bez dźwięku widzimy na fali, że coś tutaj się zmieniło. No i faktycznie utwór wydaje się głośniejszy. A jak jeszcze zobaczymy wersję z początku lat 2000. Przy czym warto pamiętać, że to nie ja się tym bawiłem, a tak po prostu wygląda oryginalna ścieżka. No i moi drodzy, na końcu mamy definitywny remaster, który w ogóle nie przypomina oryginału. Porównajmy sobie pierwotną wersję z wersją ostateczną. Widzicie różnicę? Jak dla mnie jest ona kolosalna. To, co przed chwilą mieliśmy okazję usłyszeć, nazywane jest w branży muzycznej loudness war. W dużym skrócie, kiedy nasz mózg myśli, że coś jest głośniejsze, to wydaje mu się to bardziej wyraźne. No a cwani producenci muzyczni wykorzystują ten patent od lat i systematycznie podbijają w swoich utworach to, czego normalnie nie słyszymy. Chodzi tu głównie o niskie tony, czyli te, które znajdują się na samym dole zakresu naszego słuchu. My w pewnym momencie, jak mieliśmy taki kawałek, to stwierdziliśmy, że tutaj musimy coś zepsuć. Wtedy Kamil wziął i tak podkręcił to 808, że to nie idzie tego słuchać, nie? Nazwałem kolejną dziewczynę twym imieniem. Już chyba tylko na dnie serca znajdę miłość. Śmialiśmy się potem z tego 808, że zaraz, wiesz, będzie wszędzie 808 takie zepsute. Gdy kupujecie słuchawki, to bardzo często mają one zakres od 20 do 20 tysięcy herców. To jest właśnie zakres dźwięków, które słyszymy najlepiej. Na przykład bas jest na dole tej granicy, więc niektóre słuchawki mogą już nie łapać tego zakresu. No a na pewno będzie on cichszy niż chociażby wokal. No i producenci muzyczni te dwie rzeczy w postprodukcji równają tak, żeby były one obie słyszalne. Tą zależność możemy zauważyć zwłaszcza po remasterach piosenek. Teraz zaprezentuję wam, w jaki sposób podkręcany jest dźwięk na przykładzie Katy Perry. Weźmy sobie na przykład piosenkę Dark Horse. Już na samym początku możemy usłyszeć, jak mocny jest bas i jak bardzo jest on podbity. A przykłady te można mnożyć i mnożyć, ponieważ sam YouTube jest zawalony dosłownie piosenkami, które są w remasterach przerobione na basie. No ale każdy z was może powiedzieć, że w sumie to żaden problem, dobre walnięcie nie jest złe, ale moi drodzy, jednak jest to lekki problem. Ponieważ kiedy ktoś z was na jakiejkolwiek imprezie postanowi podgłośnić muzykę na maksa, muzykę w wersji zremasterowanej, która już w postprodukcji miała zbustowane basy chociażby, to częstotliwość owego utworu dojdzie do takiego stopnia, że będzie to wręcz z granicy bólu. Losowy przykład, Nirvana. Jeżeli spojrzymy na oryginalną wersję, to możemy zauważyć, że niektóre fragmenty są głośniejsze i inne cichsze. A jeżeli się wsłuchamy, to nawet na najgorszym sprzęcie jesteśmy w stanie odróżnić każdy z instrumentów. Ale kiedy weźmiemy sobie wersję nowszą i odpalimy na nawet najlepszym sprzęcie, to każdy z instrumentów zacznie się zlewać, a dźwięk, który usłyszymy, będzie przypominał przester. Zauważcie, że gdy chodzimy na koncerty, to zawsze słychać tylko i wyłącznie wokal albo bardzo wysokie dźwięki. Jest to również spowodowane tym zjawiskiem. Dzieje się tak, ponieważ sam koncert ma zupełnie inny mastering niż utwory na płycie. No ale nie musimy wychodzić z domu, żeby zaobserwować to zjawisko. Na pewno wielu z was zauważyło, że reklamy w telewizji są dużo głośniejsze niż sam film.
No ale Loudness War nie jest jedynym problemem naszych czasów. Dużo większym jest chociażby ghostwriting. Ale jeżeli nie wiecie, czym jest to zjawisko, to jest ono swego rodzaju wynajmowaniem osób, które piszą bądź komponują w przypadku ghost producentów za nas utwory muzyczne. Główną walutą w tym biznesie jest niekoniecznie talent, a pieniądze. O tym zresztą mówił nawet Deadmau5, który atakował Justina Biebera, że jest tylko i wyłącznie twarzą, a całą robotę wykonuje za niego ekipa. I to zazwyczaj ta sama ekipa, co dla niezliczonej ilości gwiazd. This is my album. No, it's not your f***ing album. It's Skrillex's f***ing album. It's f***ing God knows whose album. It's this guy's album. And then you going hum-ha. Not even the s*** you even wrote. I to jest właśnie kolejny problem, który przemawia na niekorzyść dzisiejszej muzyki. Bowiem większość utworów jest robione przez tych samych ludzi, którzy grają na poziomie bezpiecznym. No bo po co robić coś nowego, kiedy można wykorzystywać te patenty, które już siadły? A posiłkując się przykładem Martina Garrixa, to przecież skoro bawimy się świetnie przy jednej piosence, to z pewnością dobrze będziemy się bawić przy kolejnej. Która notabene będzie taka sama. Albo podobna. Ten sam przykład wykorzystuje szereg różnych artystów. Z głowy nawet mogę powiedzieć, że Aaron Szupa to robi. Coraz częściej używa się muzyków jako twarzy, a coraz rzadziej jako faktycznych artystów. Pisze się im piosenki, tworzy kreacje, posty na social mediach, no a oni wykonują tylko swoje utwory. No a nawet to nie musi być prawdą. Istnieje również druga strona. W dzisiejszych czasach wystarczy nam tylko i wyłącznie laptop, aby tworzyć muzykę. No i z tegoż to właśnie powodu, że łatwiej zostać nam muzykiem, więcej osób zaczyna kierować się talentem, a nie portfelem. I właśnie z tegoż to powodu możemy zaobserwować w ostatnich latach duży napływ artystów, którzy pojawiają się znikąd. Nie wypływają oni z żadnych labeli, a są samowystarczalni. No i musimy przyznać, że są oni nie lada konkurencją dla tych bogatych artystów. Inną sprawą jest to, że ludzie po prostu w pewnym wieku przestają szukać nowości. Jak pokazują dane Spotify, im człowiek jest starszy, tym częściej siedzi w swojej niszy i w ogóle jej nie opuszcza, a wręcz aktywnie unika zakładek popularne. Tak więc narzekanie na nową muzykę jest gdzieś tam połączone z tym, że w pewnym wieku tracimy z nią połączenie. I mamy wykształcony swój własny gust, który jest zamknięty na nowości. Podsumowując, otwierajmy głowy, nie narzekajmy na to, że muzyka jest coraz gorsza. Wiadomo, że z biegiem lat mamy coraz więcej nowych artystów, pojawia się dużo złego, ale pojawiają się również perełki, które może warto docenić. Tak samo jak docenić możecie mój kanał, subskrybując go już teraz, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to na to zostawcie koniecznie łapeczkę w górę oraz zobaczcie poprzedni film. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia.